źle sypiasz, jesteś przemęczony, często chorujesz. Pamiętaj, że wpływ na to, jak się czujesz, ma też to, co znajduje się na twoim talerzu. Mamy jesień, za chwilę zima, to okres, w którym szczególnie trzeba dbać o to, abyśmy spożywali produkty wzmacniające nasz system immunologiczny, czyli wzmacniające odporność. Kurkuma, kamu-kamu, chlorella, moringa, czarnuszka. Co je wszystko łączy? Po pierwsze, bardzo lubię te wszystkie superfoody. Po drugie, wszystkie te superfoody produkuje Purella. A po trzecie, wszystkie te produkty wzmacniają naszą odporność. A jak wiadomo, jesień nie jest dla nas łaskawa. Często się przeziębiamy, mamy katar, źle się czujemy. No ale właśnie, spotykamy się dzisiaj po to, żeby coś dobrego, pysznego i zdrowego wam ugotować. I powiedziałam, spotykamy, bo w tej kuchni nie jestem sama, jest ze mną Mateo. Cześć, Mateo. Buongiorno. Oh, wow, buongiorno. Mateo super sobie poradził w Masterchefie, jest z której edycji? Szósta edycja. Szósta edycja, więc już jakiś czas temu, ale cały czas gdzieś się pojawia w internetach, tak, TikTokach, tak. YouTubach, telewizjach. Telewizja, wszędzie, jestem, staram się być naprawdę wszędzie i dlatego jestem też tutaj. I jak myślisz, co dzisiaj ugotujemy? No widzę, jest ryż, jest mały, krótki, no to risotto, tak? Tak, będzie takie risotto, uwaga, uwaga, z twistem, no bo to ma być risotto wzmacniające naszą odporność i ono będzie miało kolor żółty. No i teraz pytanie do ciebie, jaki superfood twoim zdaniem jest żółty? Ja uwielbiam kurkumę. Dobra. Tak naprawdę nie mogę się doczekać zrobić takiego risotto, ponieważ nigdy takiego nie próbowałem. A jak ty będziesz sobie robił to risotto, to ja też sobie zmiksuję i zrobię pyszny koktajl. No, proszę bardzo, super. Cebula twoja, to ja w tym czasie rozgrzeję patelnię. Dobrze. Duży ogień, mały ogień, jak pan sobie życzy? Ja ci będę asystentką. Na razie mały ogień. Olej, oliwa. Żeby dodać taką lekkość, to dodajemy samą oliwę. Samą oliwę, dobrze. Ja przygotuję kurkumę, dlatego że nie wiem, czy wiesz, że kurkuma najlepiej rozpuszcza się w tłuszczach. A nie wiedziałam. Więc dlatego ja proponuję dodać ją na samym początku i podgrzać już na oliwie. Tak. Kurkuma jest pyszna, zdrowa, bio, wzmacnia naszą odporność, ale bardzo brudzi palce. Dlatego uważajcie, jak jej używacie. Najlepiej po prostu na łyżeczce. Do tego przepisu będzie nam potrzebna mniej więcej łyżeczka. Dam trochę tej kurkumie się rozpuścić. Tak. Polska jest specyficznym krajem i my bardzo lubimy dodawać parmezanu do ryb i na przykład do risotto z rybą. Dlaczego ryba i parmezan to nie jest małżeństwo idealne? Ponieważ parmezan ma dosyć intensywny smak i połączenie takiego sera dojrzewającego z rybami lub owocami morza, to końcowo daje taki posmak nie za bardzo miły. To, co można używać, to są szlachetne sery, czyli ricotta lub mozzarella, ale takie dojrzewające sery, to unikajcie to. No. Powiedział Włoch, Mateo. Ja wymyśliłam w tym moim daniu jeszcze takie składniki, które moim zdaniem pasują kolorem i smakiem do kurkumy. Ja już tak pięknie wcześniej sobie pokroiłam dynię, ale tylko po to, żeby sprawdzić, czy tobie się też uda tak pięknie pokroić, więc ojej, tutaj masz. Nowe wyzwanie. Tak, dajemy ryż, proszę pana. Tak. Dobra. Dodajemy, żeby się zaczął tostować. Tego ryżu było na oko 300, na około 400 gram mniej więcej. 70. Tak. I zobaczcie, pięknie nam się już zabarwił ryż. Tutaj mamy białe wino wytrawne, oczywiście włoskie. Tak. Na oko, ale musi patelnia być gorąca. Śmiało, śmiało. O, tyle wystarczy. Dobra, tyle wystarczy. Czekamy, aż wino się zredukuje. Dobrze powiedziałam? Bardzo dobrze. Bulion może być jaki? Może być drobiowy, może być warzywny, rybny. Ja czasami dodaję, żeby taki fajny akcent do risotto, pomarańcze do bulionu, to wtedy daje taki... Ale skórkę czy całą? Cały kawałek, bo i sok, i skórka dodaje aromat i wtedy no, taki lekko cytrusowy smak. Słuchaj, mamy pomarańcze, proszę bardzo. Fajnie. Ekstra. Pomarańczowe, danie żółto-pomarańczowe, no to idealnie się dopasuje. Tak. Zobaczcie, już ten bulion został wchłonięty. No i to jest ten moment, kiedy się znowu dolewa bulion. Dolewa to ja bym chyba powiedział. Mamy risotto, mamy bulion, mamy jeszcze kilka składników, ale teraz czas sprawdzić, jak pokroiłeś dynię. Ładnie pokroiłeś dynię. No tak trochę bardziej prostokątnie niż kwadratowo. Mateo, niezły z ciebie Masterchef. Oj, dziękuję. I ja myślę, że już można to wrzucić.
Tak? Mhm. Wrzucamy, ale no wrzucę tą według mnie ładnie pokrojoną. Przygotowałam też łososia, który w smaku jest dosyć rybą jednak, wcale nie taką delikatną, więc fajnie. A jeśli chodzi o teksturę, no to jest jednak kremowa i też taka rozpadająca się. Tak. Jakbyś to ładnie też pokroił w kostkę. No dobrze, tak szef. Słuchajcie, moja babcia zawsze w ogrodzie miała zielony groszek, jego wyjadałam. Uwielbiam. Uwielbiam go za chrupkość, można go jeść na surowo, ale ja tylko na patelni podgrzeję. Jeszcze tak fajny kolor. Złapię kolor, tak, i może być lepszy. Taka kostka może być? Zobacz. Można w kości grać. Mateo, piękna kostka. Ale obiecałeś jeszcze odrobinę soku z pomarańczy. Tak, już dodaję i skórkę, i sok. Słuchajcie, Mateo obiera pomarańcze. Cały czas czekamy, aż dojdzie nam risotto, ale my tego czasu nie zmarnujemy, tylko go wykorzystamy. Zapraszam Was do Hani. Hania Wam poopowiada dużo fajnych rzeczy na temat superfoodów, których dzisiaj używamy w kuchni. Cześć. Żeby budować naszą odporność, musimy zadbać o prawidłową dietę. Najważniejszy jest błonnik, który wpływa na pracę jelit, a wszyscy wiemy, że odporność znajduje się właśnie w jelitach. Duże ilości błonnika znajdują się na przykład w babce płesznik. Kolejnym ważnym składnikiem są kwasy tłuszczowe 3,6,9. Znajdziemy je w siemieniu lnianym i nasionach chia. Mają działanie przeciwzapalne. Bardzo ważne są również produkty o działaniu probiotycznym. Na przykład mąka kokosowa, cukier kokosowy i baobab. Baobab ma lekko karmelowy smak, to drzewo życia pochodzące z Afryki. Najważniejsza witamina, która wpływa na odporność, to witamina C. Najwięcej witaminy C ze wszystkich roślin zawiera kwaskowate kamu-kamu. Bardzo dużo witaminy C ma również miechunka, ulubione superfood z Ani. Nie da się zbudować dobrej odporności bez regularnego stosowania tych składników. I znowu jesteśmy. I nie wiem, czy pamiętacie, że w pierwszej serii naszego super programu nie umiałam żonglować i w tej serii nadal nie umiem. Ale ten słaby żart był po to, żeby wprowadzić pomarańcze. Tak. Ty miałeś dodać pomarańczowy sok tutaj. Tak, dodaję no, pół soku, żeby tak troszeczkę cytrusowość dodać. A ja, żebyśmy byli spójni i żeby to w ogóle ten program miał głębszy sens, ja przygotuję teraz koktajl. Do tego koktajlu będę potrzebowała sok pomarańczowy. Ja teraz zacznę smażyć ten groszek na patelni. Mhm. A ja teraz zacznę wlewać sok pomarańczowy do, jak to się nazywa, blender kielichowy. Czasami się człowiek gubi. I przygotuję pyszny koktajl. Będzie tam też pomarańczowa mandarynka. Mamy banana. Ale będzie coś super kwaśnego, super pysznego i super wzmacniającego odporność. Coś, co ma o rany, jak dużo witaminy C i o rany, ile razy więcej niż cytryna. Jak myślisz, co? Nie jest więcej niż cytryna. Oj, dużo więcej. O, nie ale wiem. Też na C, czyli... Kamu-kamu. No, no. Łyżeczka kamu-kamu do koktajlu. Ale żeby było jeszcze lepiej, jeszcze smaczniej, jeszcze zdrowiej, to kolejna łyżeczka zdrowia to jest kurkuma. Wrzucam i ja chcę, żeby ten koktajl dawał takiego kopa. Centymetr imbiru, ja kocham imbir, ja sobie dodam więcej. Ja tutaj w międzyczasie, groszek jest gotowy, risotto też jest w sumie gotowe, czyli powinniśmy wrzucić te wszystkie końcowe składniki. To wrzucaj wszystkie końcowe składniki, a ja ucieram imbir. To zaczniemy od masła. I masło dodajemy poza ogniem już, jak poza patelnia. Ogniem, tak. Czyli palnik wyłączona, bo po prostu patelnia odsuwana. Mieszamy, mieszamy, mieszamy. I teraz, jak już się masło wchłonęło... To wrzucamy łososia. Proszę bardzo. A co z doprawianiem? Teraz jest najłatwiej zbalansować te smaki. Mhm. Jeszcze troszeczkę pieprzu bym dał. Pieprz w którymś z młynków. Mateo sobie tutaj młynkuje, a ja wykończę koktajl. Damy jeszcze cytrynę i damy imbir. I teraz słuchajcie, teraz to wszystko zblendujemy. Ale patrz, kolor koktajlu idealnie dobrany do koloru risotto. Ja już jestem prawie gotowy, tylko przykryję to risotto, żeby odpoczęło tak na chwileczkę. I co dalej? Widzę, że tu kokteyl też jest gotowy. Jest, proszę pana, prawie gotowy. Ja tylko dodam jeszcze taki, wiesz, last touch, jak to się mówi. Odrobinę skórki pomarańczowej, ale tak ładnie, prawda, podanej. Pięknie. Żeby to jeszcze ładniej wyglądało i żeby było jeszcze zdrowsze, dodam owoce goji, pisze się goi, a smakuje super.
Mamy czarnuszkę. Super ma smak. Jeśli nie próbowaliście, to trudno sobie ten smak wyobrazić, bo nic nie smakuje tak jak czarnuszka, ale już Egipcjanie wiedzieli, że nie ma lepszego naturalnego antybiotyku niż właśnie ona. Mała czarna, spójrzcie jak pięknie wygląda. Mała czarna sukienka zawsze w modzie, a mała czarna czarnuszka zawsze powinna być w spiżarce. Dobre hasło. Wykańczamy. Pięknie, pięknie. Ja tutaj jeszcze sobie... Brawo. Kiełki. Mateo, jeszcze na koniec kilka pytań. Jak ci się gotowało z Anią Starmach? Bardzo dobrze. Po włoskiemu. Po włoskiemu. A jak oceniasz wygląd tych dań? No wygląd to naprawdę niesamowity. Strasznie mi się podoba tutaj ten kontrast pomarańcz, czerwony, zieleń, jeszcze ta rurka. Typowy Włoch, gadałby i gadał, a ja już mam ochotę wypić i zjeść. Myślę, że jak to wszystko zjemy, to będziemy super zdrowi i do tego was namawiamy. I namawiamy was też do oglądania innych odcinków tego super programu. Tak. Alla salute. Alla salute. Alla salute. Dobra. Udało. Będziemy mieli żółte języki? A wiesz, jaki jest sekret, żeby nie płakać przy krojeniu cebuli? Tak, poprosić o pokrojenie Mateo. Dobra? Tak, no właśnie to była odpowiedź. To będzie wyjątkowe risotto. Poszło. Poszły. Dziewiąta. Nie ma ich. Jakbym wam tam zdmuchnęła, to byście byli wszyscy żółci, byście się nie umyli przez tydzień. Ojojoj, oj, ale nie... mu się spnęło. Gdzie? Jeszcze. Nie! Coś jeszcze? Jeszcze raz. Tak.